Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam w tutorialu, jak w programie Softimage możecie teksturować. Mam tam sam materiał. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak UV Unwrapping użyć w tym programie, bo aplikacja inaczej trochę pewne rzeczy robi niż Blender i 3D Studio Max. Ale mi się podoba w sumie sposób, w jakim się w tym programie pracuje. To co mi się podoba, to że nie muszę dać opcji Convert do poligonu w 3D Studio. Muszę użyć Modifier Stack Collapse albo Convert. Tu nie trzeba. Na przykład przypiszę sobie materiał, który przypisałem do tego samego obiektu. Bo mam włączony Cycles. Pokażę wam, jak to wygląda podgląd materiału. Dlatego, że on ma nieoficjalne wsparcie, że możecie wtyczkę zainstalować i będziecie mogli renderować tak jak w programie Blender. Tu materiał nie jest widoczny na razie, a zaraz wam pokażę pewien trik, co zamierzam zrobić, bo to jest tekstura połączona z tym. Już wam pokażę, jak przypisywać. Będę UV Unwrapping robił. On nie działa w ogóle, moi drodzy, bez mapy. Musi być dołączona mapa, aby UV Unwrapping działał. Klikam na Unfold. Teraz sobie dam Isolate. Zaznaczam sobie linię. Tutaj program będzie chciał, w którym miejscu ma rozłożyć teksturę. Set from current edges, unfold and pack i pokażę wam, jak rozciągam teksturę. Aha, zanim jeszcze zrobimy to, nie zapomnijcie w opcji image dać opcję edit i to zaznaczyć, bo te rzeczy są akurat ważne, moi drodzy. Bo ja z tego samego zdjęcia korzystam. A jak chcecie teksturę do nowego materiału przypisać, to ja wam pokażę, ale za chwilę. Trzeba otworzyć, aby się dostać do edytora tekstur, musimy to okno na cztery części oddzielić i tu klikać. Trzeba kliknąć lewym przyciskiem myszki, aby się dostać do edytora tekstur. Texture Editor. Lewym przyciskiem myszki zaznaczamy. R to jest skalowanie, klikamy na R i środkowy przycisk myszki, to do góry skalujemy, prawy przycisk myszki w prawo. Widzicie? Tekstura mi się zmienia, już wam okażę tutaj w przybliżeniu. Tylko, że to jest dosyć kłopotliwy program, jeśli chodzi o ilość przypisywanych tekstur, to można przemianować nazwę tego, bo to jest nasza projekcja, którą mamy na tym obiekcie. On zapisuje tutaj projekcję osobno. Tutaj mamy Unfold, tak się nazywa nasza projekcja, a to jest Polymesh 4, jest jego nazwę. Pamiętajcie, aby historię operacji wykasować przy modelowaniu, bo jak się to nagromadzi tu, to potem program zwalnia. Ja sobie nazwę tą operację, to znaczy projekcję nazwę sobie na inną, bo on gromadzi projekcję. Gdzie to jest? No to chyba gdzieś się dało. Materials. Niech ja pomyślę, to chyba było w opcji Edit, Rename, Window Frame, Car Window 01. Bo jak będziecie mieli projekcję o tej samej nazwie, to możecie się, moi drodzy, ogłupić. Już wam pokażę, w czym rzecz. Tu mamy Car Window 01, to jest nasza projekcja do tego elementu. Dlaczego tak wyszczególniam? Bo tu jest oteksturowany obiekt, ale projekcja do tego obiektu nazywa się... jak ona się nazywa? Holender, czy ja już to nazwałem? Co to jest to?
Nie wiem, o co chodzi z tą opcją. W internecie, moi drodzy, nie doczytałem, o co chodzi z tą opcją. Car Window 02. Ja mam też projekcję do tego obiektu. Uwaga, abyście nie popełnili błędu. Czekajcie, jak macie editor tekstur. Car Window 02. Bo jakbyście na przykład, o co chodzi? Bo jakbyście tą ołówek eksplorowali i tą, możecie się pogubić, bo ma osobne projekcje. Akurat w tym wypadku i to jest osobne. Ale ja mówię o jednym obiekcie. Jakby ten sam obiekt miał dwie różne tekstury i dwa materiały, no to już mógłby być problem, jakby były dwie projekcje tutaj o tej samej nazwie. Bo jeszcze nie tak dawno temu tutorial publikowałem, można było się trochę pogubić. Dobra, to teraz chyba się zastanowię nad tym, czy nie będę teksturował tego. Wiecie co? Ja chyba oteksturuję to, bo to ma czerwoną blachę. Ale ja się zastanawiałem, czy nie użyję innego materiału. Cycles Create. Ten. Jak karoseria. Tak. I już wam pokażę, jak teksturę będę przypisywał. Tu sobie wybieram lik. Podobnie jak w Blenderze, no może trochę inaczej. New from file. Tutaj dam dwukropek ukośnik, bo w tym katalogu mam moje tekstury. Wybiorę tylko te, które przerabiałem, gdzie usunąłem niepotrzebne linie, zacieki. Tak się zastanawiam, czy użyć tą teksturę, bo ja mam materiał Principled VSGF i mógłbym do tego materiału przypisać kolor, ale mi nie pasuje, bo to tekstura metalu. Nie wiem, czy to do auta by pasowało, powiem wam. Aby się za długo nie zastanawiać, wybrałbym sobie... kurde, nie przerabiałam zbyt dużo tekstur metali. Raczej się będę godzinę zastanawiał. Wiem, spróbuję. Nie pasuje ta tekstura do tego samochodu. Nic nie widać. Aby było widać, to trzeba wybrać projekcję typu Unfold. Następnie przeciąć obiekt. To znaczy powiedzieć programowi, w którym miejscu on będzie chciał teksturę. Wiem, wielu z was powie, dlaczego publikujesz tutorial do programu, który się martwy i który przez firmę Autodesk nie jest wspierany. No bo lubię ten program i ma nieoficjalne wsparcie. Zresztą wcześniej publikowałem tutorial, bo ma nieoficjalne wsparcie, moi drodzy, i bardzo fajnie się w tym pracuje. Okej, okay, mamy, tak jak wam wcześniej pokazywałem, mamy zaznaczone linie, podobnie jak w Blenderze, tylko że nie ma opcji Mark Sim, ale to jest chyba odpowiednik tej opcji Set from Current Edges, Add to Line Cut. Dlaczego ta opcja? Bo ta opcja robi coś takiego, że program pamięta, w którym miejscu zaznaczył. Unfold and Pack. I mamy już teksturę i możemy ją rozciągnąć. A tutaj trzeba zaznaczyć to, dlatego że jak tego nie zaznaczymy, to czarne plamy będą widoczne, jak przy renderingu. Karoseria. To jest nazwa mojej projekcji, moi drodzy. I teraz R. Aha, uwaga przy teksturowaniu tu. Bo tu trzeba manipulator na środek dać. Wtedy i ten. Skalowanie. Ach, przepraszam, nie zaznaczyłem. Tutaj wybieramy
kiju i lewy przycisk myszy, czyli lasę, nie widać lasa. Skalowanie tekstury. Tak się zastanawiam jeszcze, chociaż mi się nie podoba ta tekstura. Ja i tak będę musiał wybrać inną, bo samochody nie mają takiej tekstury, tylko inną. Bo mam bibliotekę materiałów, którą chciałbym wam pokazać. Ej, moment, a dlaczego ja nie mam materiałów do Blender Magi? O, mam tutaj materiały, które możecie z internetu obrać, bo ma nieoficjalne wsparcie ten program. Już wam pokażę. Nie wiem, ilu ludzi w Polsce nadal z tego programu korzysta, ale ja lubię ten program. Można go porównać, jeśli chodzi o stabilność, do Blendera. Tyle, że nie jest od paru ładnych lat wspierany oficjalnie, ale jest nieoficjalnie wspierany. Dobra, że wam pokażę na przykład Cyclus Shaders. To jest też ciekawe, to możecie obrać. Bo bardzo dużo rzeczy tu można obrać. Na przykład trzeba obrać to. Szybko wam powiem, bo to ma nieoficjalne wsparcie. Także możecie renderować podobnie jak program Blender. Nawet kartę graficzną możecie wykorzystać do renderowania. Tylko że musicie zainstalować ten addon. Dobra, następnie pokażę wam Blender Maga Materials. Z tej samej biblioteki korzysta Blender. Powoli pokażę. Także jest naprawdę świetnie. Tu pokażę wam standardową Blender Magę na szybko. O! Nie ma jeszcze z 2021 materiału. To są materiały do programu Blender. I jeszcze jest do silnika wewnętrznego Blender Internal. Ale ja wolę do silnika Cyclus. Tu możecie materiał do Blendera pobrać. Również macie konwerter, że możecie wysłać wasze materiały bezpośrednio z Blendera do programu Soft Image. Nie chcę za bardzo o tym zbyt długo gadać, bo głównie ten tutorial był jak teksturować, ale jednak chciałem wam tak na szybko pokazać. I już wam pokażę, czy gdzie to było. Guess Import Export. Tu mamy Blender Addon for Export. Najnowsza wersja Blendera. Jak zaznaczycie obiekt, który ma przypisany materiał, możecie taki materiał do programu Soft Image wysłać. A rozszerzenie pliku to o nazwie gem jest. Gem format. To jest Soft Image Addon. Tutaj jest, że możecie wtyczkę do programu Soft Image pobrać, aby importować materiały. Także pokazałem wam na przyszłość, bo naprawdę to jest super, super sprawa. To życzę wam miłego dnia. Właściwie to jest mój zaktualizowany tutorial. Zastanawiałem się jeszcze, moi drodzy, czym powinienem wam okazać, chociaż mi się za bardzo nie chce, bo musiałem przypisać do karoserii osobny materiał, bo wcześniej miałem trochę z tym problem. Zobaczę, ile wideo moje jest. 14 minut. Bo wcześniej się trochę z tym zmagałem. Create. Principlead VSDF. Karoseria 02. Tutaj się trochę martwię, bo przedtem miałem taki lekki problem. Bo ja tutaj mogę zaznaczyć, już mówię, o co chodzi. Czy ja mogę tu konwertować? Nie, wiecie co, mam pewien pomysł, bo chyba
O, da się zaznaczyć, super. Shift i kropka. Nie, cofnę, bo jednak chcę tylko kawałek przypisać. O, da się! Myślałem, że się nie da. Bo jestem ciekaw, czy w ogóle by się dało oteksturować osobnie element, bo wcześniej był z tym problem. Ale teraz już wam okażę. Chyba będzie się dało, sprawdzę. Dobra, base color, łączymy z image. Tu jest, i tu się pojawia lekki haczyk. O cholęgę. Tutaj mam jednak malutki problem, moi drodzy. Tutaj chyba bym musiał prawdopodobnie użyć klastrów, o ile będzie się dało, bo właśnie to jest głupia bolączka tego programu. Właśnie ja tego nie lubię, powiem wam. Coś trzeba będzie wymyśleć. Być może muszę zmienić nazwę tego materiału. Karoseria 02. Właśnie to mnie wkurza. Właśnie to jest to, co mi się w tym programie nie do końca, powiem wam, podoba. Nie da się jakoś tak. Nie wiem, czy się da, czy nie, ale jak próbuję osobną teksturę do materiału przypisać, sami widzicie, co się dzieje. Ale mam pewien pomysł chociaż. Ale mam pewien ciekawy pomysł, co zamierzam wobec tego zrobić. Bo mam przypisane klastry. Na przykład, aby się nie rozwlekać, wybiorę czerwoną teksturę. Właśnie to mi się nie do końca podoba, co ten program robi. Zrobię pewien eksperyment, bo ja już to oteksturowałem. Moment. Generalnie mówiąc, jest to oteksturowane. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że mamy przypisane. O, moment. A co mnie tak zaskakuje, jak przerzuciłem się nagle na ten materiał i nagle mi pokazuje dwa osobne materiały. Niestety SoftImage jakoś tak dziwnie aktualizuje materiały, ale jednak mam dwa osobne materiały. A dlaczego? Bo tutaj zdefiniowałem moją projekcję i ona ma nazwę karoseria, natomiast projekcja, poczekajcie chwilę, zaraz, to jest czerwona karoseria, jaka jest nazwa tej projekcji? Choroba jasna, jakoś tak dziwnie tu jest. Co to jest to? Nie było w dokumentacji, ale nie będę się nad tym rozwlekał. Sprawdzę, co się stanie, jak zmienię nazwę na tą. Nic się nie stało. Na szczęście da się, moi drodzy, zrobić, że macie na tym samym obiekcie dwa osobne materiały. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedyś bardzo mocno się z tym programem zmagałem, więc mnie strasznie irytował ten program kiedyś, jak próbowałem ten sam obiekt oteksturować przy użyciu dwóch osobnych materiałów. Aha, wracając do tego, sprawdzę jeszcze, moi drodzy. Tu musicie również i na to zwrócić uwagę. Materiały. Nie się pomyślę. Kurde, to jest właśnie to, na co trzeba uważać. O, najlepiej to chyba klaster zaznaczyć. Wtedy będzie mniej problemu z tym. Można byłoby również. Kurde, właśnie. I to jest właśnie to, czego ja najbardziej, moi drodzy, nie lubię w tym programie. Właśnie to, właśnie tak nie powinno być. Dlatego nie polecam, abyście przypisywali
materiały. Chociaż co szczęście, że jest coś takiego jak klaster. Powiem wam, to jest jednak duże ułatwienie. To praca z klastrami. Aha! Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Kompletnie o niej zapomniałem. Jeszcze jedna rzecz, która mogłaby rozwiać problem. Jest taka opcja. Tools, narzędzia. Split components. Myślę, że chyba to powinno zadziałać. Trochę się czuję, moi drodzy, zmęczony. Powiem wam, że troszkę mnie irytuje aplikacja ta, bo kiedyś, jak próbowałem dla was opublikować tutorial, to naprawdę się z tym programem zmagałem. Uważajcie przy teksturowaniu, bo to nie jest to samo co w Blenderze. Dlatego raczej odradzam, abyście ten sam obiekt teksturowali przy użyciu różnych tekstur. Lepiej byście pojedyncze obiekty teksturowali osobno. Bo według mnie to ma sens, bo to nie jest Blender. Także życzę wam miłego dnia, modeluję Suzuki. I tak muszę inny całkiem materiał przypisać, bo ten materiał mi się troszkę nie podoba. Przepraszam.